Mamy dany taki nieskończony szereg, nazwijmy go S, dany jako 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus 1, minus 1, plus i tak dalej. Czyli w użyciu notacji sigma to byłby taki szereg suma od n równego 1 do nieskończoności. No mamy na przemian 1 minus 1, czyli to można opisać jako minus 1 do potęgi n, tylko że zaczyna się od jedynki, prawda? Czyli zamiast n mamy n plus 1, prawda? Czyli dla n równego 1 mamy minus 1 do kwadratu, czyli 1, no a potem zwiększanie n o 1 powoduje, że to zmienia znak za każdym razem, tak? Czyli dla n równego 2 jest minus 1 do trzeciej, czyli minus 1, potem jest plus 1 i tak dalej. Teraz pytanie jest takie, czy szereg S jest zbieżny? Czyli czy S jest zbieżny? Czyli czy ta suma, czy ta nieskończona suma ma jakiś sens, czy możemy jej nadać jakąś wartość? No i teraz przypomnę, że zbieżność takiego szeregu jest definiowana w terminie takiego ciągu sum częściowych, czyli rozpatrujemy pewien ciąg związany z tym szeregiem, a mianowicie Sn duże to jest suma od n równego 1 do n minus 1 do n plus pierwszej, czyli wobec tego to jest taka suma 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus i tak dalej, ale już nie kończymy, wiadomo, że kończymy no, na 1 albo minus 1, w zależności od tego, czy n jest parzyste, czy nieparzyste, mamy tutaj n wyrazów. Czyli to jest ciąg sum częściowych. No i teraz jak ten ciąg sum częściowych wygląda? Może wypiszmy tutaj parę wyrazów. Czyli S1, no S1 to jest 1. S2 to jest 1 plus minus 1, czyli 0. S3... No, łatwo zrobić. Każdy następny to jest S2, prawda? Suma od do n plus 1 to jest suma do n plus ostatni, czyli plus 1, tak? Bo musiałbym dodać trzeci wyraz. Trzeci wyraz jest 1, czyli 1. No, S4 to jest 1 minus 1, czyli 0 i tak dalej. Czyli widać, że ten ciąg sum częściowych to jest taki ciąg 1, 0, 1, 0 i tak dalej to się tutaj ciągnie. No i teraz zachęcam do przerwania tego filmu i zastanowienia się chwilę, czy ten szereg jest zbieżny. Dobrze, więc może przypomnę, że zbieżność takiego szeregu, jego suma, to jest równa granicy ciągu sum częściowych, czyli S zbieżny. Mówimy, że szereg jest zbieżny, jeżeli istnieje, no właśnie, granica przy n dużym dążącym do nieskończoności, no tego ciągu sum częściowych. No i teraz, jeżeli ta granica istnieje, no to wartość tej granicy nazywamy sumą tego szeregu. No i teraz mamy taki ciąg, ten ciąg sum częściowych, to jest taki ciąg 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dla n nieparzystych jest 1, dla n parzystych jest 0. No i teraz pytanie, czy taki ciąg jest zbieżny? Widzimy, że jest to ciąg ograniczony, ale te wyrazy no, nie grupują zbieżny. Ciąg jest zbieżny, jeżeli mówiąc tak, może nie do końca precyzyjnie, ale idea jest taka, że możemy tę granicę ciągu dowolnie przybliżać wyrazami tego ciągu. Jest taka jedna liczba. No oczywiście widać tutaj, że ponieważ te wyrazy są na przemian 1, 0, 1, 0, no to w miarę posuwania się to zawsze wygląda tak samo i nie jest tak, że ten ciąg, wyrazy tego ciągu zbliżają się do jakiejś liczby, prawda? Że są coraz bliżej jakiejś liczby. No zawsze są 1, 0, 1, 0, 1, 0, niezależnie od tego, jak daleko z n-em się posuniemy. Czyli wobec tego ten ciąg nie jest zbieżny. Nie jest zbieżny. Wobec tego nasz szereg wyjściowy również nie jest zbieżny,
czyli tej nieskończonej sumie nie można nadać żadnej sensownej wartości.